Władze gminy Nowa Ruda, miasta Nowa Ruda oraz miasta i gminy Radków podpisały porozumienie z Urzędem Marszałkowskim województwa dolnośląskiego. Porozumienie dotyczy przejęcia części drogi nr 385 znajdującej się na terenie tych gmin. W zamian za jej przejęcie gminy pozyskają środki na inwestycje drogowe, które mają zostać zrealizowane w najbliższych latach. W przypadku Nowej Rudy to jest właściwie cały odcinek drogi rozpoczynający się od stacji paliw Orlenu aż w kierunku wyjazdu z miasta w kierunku Kłodzka, czyli nowa nawierzchnia do samego Słupca, przebudowa, inwestycja polegająca na budowie trzeciego pasa ruchu, zatoki przystankowej, chodnika w miejscu, w którym jego nie było. To jest dojście dla mieszkańców osiedla Waryńskiego do centrum Słupca. Budowa kanalizacji deszczowej od głównego skrzyżowania w Słupcu w kierunku Kłodzka. To powinno dać nam możliwość uniknięcia zalewania centrum Słupca w czasie obfitych opadów deszczu. Oczywiście wraz z tym nowa nawierzchnia, chodniki w miejscach, w których ich nie ma. To duże zadania dla Nowej Rudy, w większości bardzo oczekiwane od wielu lat przez mieszkańców. I myślę, że dzięki temu w samym mieście droga 381 będzie już ciągiem nowym, dobrej jakości i bezpiecznym przede wszystkim w wielu miejscach. Porozumienie to poprzedziły długie negocjacje. Droga do jego podpisania nie była prosta i szybka, ale już niedługo mieszkańcy Nowej Rudy, powiatu kłodzkiego oraz aglomeracji wałbrzyskiej będą mogli łatwiej i szybciej pokonywać trasę z Wałbrzycha do Kłodzka. Całość inwestycji to 11 milionów złotych. To różnorodność zadań i wielość zadań spowodowała, że kilka miesięcy nad tymi porozumieniami pracowaliśmy. To były twarde negocjacje, ale twarde negocjacje często okazują się sukcesem. Dzisiaj to jest sukces dla trzech gmin, gminy Nowa Ruda, miasta Nowa Ruda i miasta i gminy Radków. To są gminy należące do aglomeracji wałbrzyskiej. Służyć będą wszystkim mieszkańcom aglomeracji wałbrzyskiej, ale także turystom i potencjalnym inwestorom. Liczymy, że komfort kierowców znacząco się poprawi. Przez 3 lata będą inwestycje. Inwestycje pochłoną ponad 11 milionów złotych, więc to jest dobry dzień dla naszego subregionu. Może trochę gorszy dla województwa dolnośląskiego, ale o to będziemy zabiegać, ponieważ mamy kolejne propozycje i mam nadzieję, że dojdzie do podpisania kolejnych porozumień drogowych, choć nie tylko. Nowa droga ma przyciągnąć turystów, a także zachęcić nowych inwestorów.